Kilka tygodni temu przy ulicy Radomskiej w Pionkach pojawiły się trzy rzeźby. Kolejna stanęła przed dworcem kolejowym. Jest to rzeźba Tańcz autorstwa Marii Kordas. Rzeźba jest osadzona na mechanizmie, który obraca ją wokół własnej osi. Na pierwszy rzut oka ruch nie jest widoczny, bowiem pełny obrót trwa ponad 3 godziny. Chciałam uchwycić po prostu taką spontaniczność, lekkość, swobodę, kobiecość, ale też dziecięcą prostotę w tańcu. Bardzo się cieszę, że teraz jest tutaj w Pionkach, stoi, ponieważ uważam, że rzeźby powinny być dla ludzi, tak, do oglądania. To kolejna rzeźba w ramach projektu, który ma urozmaicić krajobraz miejski Pionek. Pomysłodawcą projektu był Zbigniew Belowski, radny Pionek. Przestrzeń wyłącznie naturalna, szczególnie w obszarze miejskim, traci ten miejski charakter, traci pewien cywilizacyjny, kulturowy walor. Podoba nam się ten pomysł, bo chcielibyśmy, żeby nasze miasto było miastem wszechstronnym, pełnym. Żebyśmy nie byli tylko pustym siedliskiem, czy miejscem, gdzie można mieszkać, nocować, ale chcielibyśmy, żeby nasze miasto miało duszę. Jak podkreśla Belowski, w planach są już kolejne obiekty. Będzie to m.in. Circle autorstwa Andrei Romanzo, które w przeszłości stało przed siedzibą ambasady francuskiej w Warszawie. Będzie ono umiejscowione naprzeciwko rzeźby Tańcz. Nowy wygląd zyska także otoczenie Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach, gdzie już wkrótce stanie 6 rzeźb autorstwa Marioli Wawrzusiak z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Oficjalne otwarcie odbędzie się pod koniec lipca. Pionki powstały w lesie, jak wszyscy wiemy, poprzez budowę fabryki, a potem osiedla przyfabrycznego i miasta. Ingerując w tę substancję leśną, zniszczyliśmy siedliska naturalne zwierząt, które tutaj mieszkały. I przy okazji na to stulecie, powiedzmy, budowy fabryki, bo to jest ten mniej więcej okres, chcieliśmy zaakcentować i oddać hołd pierwotnym mieszkańcom tego terenu. Realizacja projektu będzie możliwa dzięki wsparciu m.in. ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowity koszt to blisko 100 000 zł.